Słuchaj, bo ty napisałeś do mnie wczoraj SMS-a, tak, że masz tremę. Mam tremę, tak. I chciałem cię zapytać, dlaczego? Bo ja nawet wymyśliłem taki żart w twoim stylu. Proszę bardzo, ale nie żart słowny. Ale nie, żart słowny ja w twoim wiem, stylu. Uwielbiam. Bardzo tego proszę nie rozumiem, o reakcję taką adekwatną do żartu. Proszę bardzo. Uwaga, Szymka nie będzie, trema go zjadła. Dobra, tak. Nie, ten jest okej. Okay. On jest taki na 20%, ale prawdziwy żart słowny, to jest to, co ja uwielbiam. Kuba tego nienawidzi. Zawsze gdzieś tam dyskutujemy na ten temat. On nie rozumie tego obszaru żartów słownych. Ja tam próbowałem te twoje dwie młode instagramerki uczyć trochę tych żartów. Jedna nawet dobry grep dzisiaj rzuciła, jaki? Wiesz? Słuchaj, na przykład, że chłopak, który urodził się dzisiaj, jak powinien mieć na imię? Z dziś. Dobra, ale okej. Okay. Nie, stara sprawa. Ale to nawet... Nie, to stary grep. Dobrze, ale, poczekaj, przykład, ale, nie, dobrze, ale teraz uważajcie, dobrze. Jest jeden żart, którym zabijam wszystkim, mówię to nawet na swoim właśnie monologu o małżonce, to jest tak trochę na uboczu, Grebsur, uwaga, siedzi w 100%, można twierdzić, że żarty słowne to są suchary, ale akurat Grebs stary, uwaga, co mówi jeden rolnik do drugiego, już widzę przerażenie, co mówi jeden rolnik do drugiego rolnika, jak tamten pobił jego osiołka i uwaga, osłabiłeś mnie. Dobrze, i kurczę, młode pokolenie... Możecie mówić, co chcecie, ale siedzi na 100%.